zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja. Naród niewierny trwoży się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja. Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, witam, pozdrawiam się tą wspaniałą pieśnią wielkanocną, pieśnią, która informuje nas o zaistnieniu największego cudu cudów, o zaistnieniu cudu o tytule Zmartwychwstanie. Alleluja, Jezus żyje, jest to nasze zawołanie, na dzień dzisiejszy, na dzień jutrzejszy, na oktawę świąteczną i oczywiście na cały okres wielkanocny. Alleluja, Jezus żyje. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam. Drodzy Państwo, drodzy telewizowie, zakończyliśmy okres Wielkiego Postu, zakończyliśmy tak zwane Tryduum Paschalne, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę. Poprzez to Tryduum przygotowywaliśmy się, a także poprzez Wielki Post, też poprzez rekolekcje wielkopostne, nabożeństwa wielkopostne, do przeżycia godnego, ale też owocnego przeżycia tego właśnie, czego doświadczamy dzisiaj, czego doświadczyli ludzie lat temu 2000 na Ziemi Świętej, na Ziemi Palestyńskiej. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Być może o tej porze, kiedy ja do Państwa mówię, kiedy z Państwem się spotykam, Państwo zasiedli przy stole wielkanocnym, być może dzielą się jajkiem, znakiem nowego życia. No właśnie, śniadanie wielkanocne, ale poprzedzone mszą świętą rezurekcyjną, kiedy to byliśmy w kościele, kiedy to śpiewaliśmy to radosne Alleluja i braliśmy udział w procesji i okrzykiem, radosnym okrzykiem, jeszcze raz powtarzam, wznosiliśmy to właśnie zawołanie świąteczne, wielkanocne, Alleluja, Jezus żyje. Z racji świąt wielkanocnych są takie zwyczaje, jest taki zwyczaj, że składamy sobie wzajemnie życzenia. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, ja życzę Państwu, życzę sobie, żeby to były święta pełne zwycięstwa, pełne radości, pełne oddania Chrystusowi, żeby Chrystus, który zwyciężył piekło, który zwyciężył śmierć, który zwyciężył szatana, żeby walczył z naszym szatanem, z naszym grzechem, z naszym piekłem, bo my jesteśmy zanurzeni w piekło, bo my jesteśmy zanurzeni, a czasem nawet zakochani w szatanie. Tak, proszę Państwa, brzmi to dosyć nieładnie, ale jeżeli my tkwimy w grzechu, jeżeli w tym grzechu mamy upodobanie, wtedy mamy upodobanie w szatanie. Też jesteśmy ludźmi, którzy umierają na co dzień, umierają wtedy, gdy popełniają grzech, wtedy właśnie tracimy łaskę uświęcającą i nasza dusza staje się duszą, że tak powiem martwą. Dlatego też życzę, żeby te święta wielkanocne były świętami, które sprawią, że powrócimy do nowego życia, do radosnego życia. Oczywiście wiemy o tym, pamiętamy o tym, że te święta spędzamy w atmosferze wojny na Ukrainie. Dlatego też łączymy się z narodem ukraińskim, łączymy się z tymi, którzy przebywają w naszym kraju, w naszym mieście, z tymi właśnie uchodźcami, którzy na święta stają się naszymi gośćmi, których bardzo serdecznie pozdrawiamy i w intencji których modlimy się, żeby nastał ten pokój, który przynosi Chrystus, pokój zostawiam wam, pokój daję mój wam, nie taki, jaki daje świat. Tego pokoju, drogie siostry, drodzy bracia Ukraińcy, całym sercem naprawdę wam życzymy. Dzisiejsza niedziela, tak zwana niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, jest pierwszym dniem świątecznym. Jutro będziemy mieli drugi dzień świąteczny, tak zwany poniedziałek świąteczny. Jest to też taka tradycja, że przeżywamy go w atmosferze takiego poniedziałka lanego, śmingus, dyngus. Życzę, żebyśmy zachowali tradycję, ale pamiętajmy też, żeby ta tradycja była zachowana w sposób godny, w sposób odpowiedzialny, żebyśmy nikomu nie zrobili krzywdy, żeby tradycja była szanowana, rozwijana,
kochana i żeby była też w jakiś sposób kochani unowocześniana, uaktualniana, bo to jest też bardzo, bardzo ważne. Dzisiaj jest 17 dzień kwietnia, a zatem jest właśnie już połowa tego miesiąca, czyli miesiąc kwiecień z górki. No oczywiście, jeżeli chodzi o oktawę świąteczną, którą dzisiaj rozpoczynamy, ona zakończy się w następną niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W związku z tym, że jest to oktawa świąteczna, to każdy dzień w takiej oktawie ma wymiar święta. Każdego dnia celebrujemy Chrystusa zmartwychwstałego, Chrystusa zwycięzcę, jeszcze raz powtarzam, piekła, szatana i śmierci. Oczywiście z racji oktawy nie ma postu, można spożywać pokarm mięsny w najbliższy piątek. Proszę Państwa, gdy będziemy w kościele, to usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi wyprzedził Piotra i przybył pierwszy, a gdy nachylił się, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł także Szymon Piotr, idący za nim, wszedł do wnętrza grobu, ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżące nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwinięto w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. No właśnie, ujrzał i uwierzył. Kochani, my postrzegamy Chrystusa dzisiaj oczyma wiary, aby właśnie te nasze oczy wiary przełożyły się na to, że będziemy Chrystusa bardziej wierzyli, że będziemy wierzyli bardziej Chrystusowi, że on będzie bardziej nasz, że on będzie częścią naszego życia, a może nawet, jak się niektórym uda, całym naszym życiem. Tego, kochani, i sobie, jak też Państwu, bardzo serdecznie życzę. Odwiedzamy groby, wpatrujemy się właśnie te symbole wielkanocne, figurkę Chrystusa Zmartwychwstałego i to, co jest na moim zapleczu. Niechaj też to w jakiś sposób ułatwi nam przeżywanie tychże świąt, które już rozpoczynamy, i daj Boże, żebyśmy przeżyli jak najszczęśliwie. Ziemia się trzęsie, straż się z grobu miesza, anioł ustępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, on mówi, grób ten próżny został, Pan z martwych powstał. Alleluja! Patrzcie, on mówi, grób ten próżny został, Pan z martwych powstał. Alleluja! I postscriptum, właśnie fakt pustego grobu, to nie jest właśnie ten fakt pustej kieszeni, czy fakt pustej głowy, ale fakt pustego grobu, który przemawia do nas, który buduje naszą wiarę i który sprawia, że ta wiara, jak ta cudowna wiosna, staje się bardziej żywą i bardziej taką optymistyczną i bardziej dynamiczną. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na te właśnie dni, które już rozpoczęliśmy. Zostańcie z Bogiem, ale Alleluja, Jezus żyje.